Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to z tłumu. Zdumiewa mnie to, słuchajcie, kiedy czytam dzisiejszą Ewangelię, że ktoś z tłumu zawołał, prawda? Wydaje się, że no na tłum nie jesteśmy jakby wrażliwi. Tłum jest anonimowy zazwyczaj. Krzyki z tłumu są tymi, których nie bierze się do serca. No one są, po prostu wyrażają na przykład podczas protestów jakieś postulaty, czy, no ale nie kojarzą się personalnie, nie kojarzą się z konkretnym człowiekiem, raczej z jakimiś ideami, jakimś happeningiem, czy no właśnie akcją protestacyjną. A tymczasem Jezus potrafił wychwycić ten głos z tłumu i nawiązać relacje, odpowiedzieć w sposób bezpośredni na to zawołanie, nawiązać relację personalną z tą osobą, to znaczy no, potraktować ją poważnie. Niesamowite jest to, że Jezus nie traktuje nas anonimowo. My nigdy nie jesteśmy dla Boga tłumem. Nawet jeśli z tłumu wołamy, to Bóg i tak wychwyci nas z tego tłumu, wyciągnie nas niejako z tego tłumu i nawiąże z nami relacje, by odpowiedzieć nam na to nasze zawołanie. Nawet kiedy my w tłumie może przed Bogiem chcemy się trochę ukryć i pozostać anonimowymi, to Bóg i tak nawiąże z nami tę osobistą i osobową relację, żeby to nam odpowiedzieć, a nie tłumowi. Piękne to jest, poruszające i tym się dzisiaj ucieszmy. Niech nas strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. A widzę, że moja prośba ostatnia poskutkowała mnóstwo łapek w górę, subskrypcji. No to kochani, proszę Was, róbcie to dalej. Łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. Bardzo Wam za to dziękuję.